Dobra, ej. Zaczynam. Dobry? No. To ja idę. Ja z Predatorzy cię wynaleźli, chyba. Ile masz życia, bo nie widzę nawet. Ja też nie. 4400. Dobra, już widzę, że lepiej tego przesada, ale... Jak się kręci, łatwo to zaatakować. Pociony, w czyjeś stronie. Czemu on krwawi? Zresztą nieważne. Cholerny boss. Zginę lał. To ognisko na niego patrzy też, no. Idź na dół, jak potrzebujesz timer, bo to tak zrobiłem, żeby na górze można było go trzymać. A trzeba go non-stop lać, żeby zdążyć przed rankiem. Super. Ścięło mnie. Rękę chcesz to moderni. Jego handy mają wszystko wyrzucić, mam się uczyć jak też na. Czemu z magii nie bije się, jak ona przebija wszystko? No muszę mieć... Rękę mu zaraz rozwalę. Ja mu rozwaliłem. O nie, ma jedną rękę. Zdrać rękę muszę. Sfokusujmy rękę, dawaj w rękę. Dobra, już jest niegroźny. Utnijmy mu te ręki, może coś z nim drobnie. O, dobra, tak skończy. Leż, nara. Dobra. Dzięki temu możemy wejść pod ziemię. Gotowy? Nie wiem. Gotowy, chodź, to jest Jir. Gotowy, chodź, chodź, idziemy do zamku. Chodź. Do zamku? No do zamku, chodź. Normalnie byśmy weszli bez pokonania jego, to byśmy się złożyli szybciej niż to warto. Stawię świeczkę, byśmy się światło nie. Szukaj na tych książek, to jest... Trafić item, książkę i taki wiesz, waterbolt. No ja. O, jakie lagi. No to mi nie rozwalaj tych książek. Łapka, zejdź z łapki, kościół. O, niebieska świeczka. Ona robi spawn kosmicznego, jak gdzieś jakąkolwiek ją postawisz. Możesz lampę zebrać. Dobra. Moment. Kolce też. Czekaj, bunia, bo to są dobre rzeczy dodałam. Chyba kolce na przykład. Dobrze. To przepiękna słona.
No. Dobra, ja ci potem dam, jak coś znajdę. No ale o to chodzi, że to ja też mogę coś znaleźć, tak? To, że ty nie masz, no to nie znaczy, że ja nie będę miał. Ale ja z młotkiem po prostu latam, a ty ze świeczkami. Wow, 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 wow. Opetne są, fajki wszystkie. Dobra, ale mnie tu zabijali. O, co to jest? Band ma... mechanik? No wędkę, tu ratowaliśmy, ona tu była zagubiona. Zobacz, co sprzedaje. Nie mam długo, da soły. Co nas sprzedaje? Ona u nas się zrespi teraz. Ej, super czaszka. Ty jesteś magiem, zbijaj je. No to ty stawiaj świeczki. Abym ja widział. Shop. Ona ma te przyciski, guziczki. Dobra, gościu. Tu jest pułapka na przycisk. Dobra, ja zaraz się złożę, jak dalej pójdzie. Lol. Pułapka jest przed tobą. Stałeś tak, że ona ci mogę bić. Aha, super. Tam nawet jest taka kręcąca się pułapka, którą chcę zdjąć. No i jest dużo szkieletów, które chcą nas zdjąć. Czekam. Może tu jest jakieś jeszcze płonące kółka? Wow. Super, spadłem. No było, że się nie odbiłeś. Idę wyciągnę te pułapki zaraz. Au, to duża kula mnie ściągnie. Dobre jaja. Cóż za zamek. Cóż, czuję, że będziemy mieli tutaj zwiedzania na ciut dłużej. Au, znam to. Ups. Pułapka co tu robi? Pułapek jest zajebiście dużo chciał. Stop. No shit. Się w ogóle da wykopać? Nie wiem. To jeszcze został topór. Ona się zrespiła tam. O. Stary, to jest niezniszczalne. Nic, będziemy musieli ją odbić. Wow! Następna. Dobra, przechodź po prostu. To jest jak mob widać. To jest mob, którego się stargetować nie da, no. Łap. Ło, jaki ty damage, fajny będzie. No i na rak ledzi. To jest ta wybuchowa, co wyciągnie. Dobra, ma złoty klucz? Nie. Ma medyka. Złoty klucz drapi z moba. Nie ma. Jakiś guzik jest, czekaj. Nacisnąłem go i nic nie stało. No, lampka się zapaliła. Dali światło, Plox. Albo ty się bronią, no. Pater. Coś mnie trafiło. Ja chcę te kolce, bo to będzie przeciwko zombie zajebiste. O, goblin. Czy tam mag. Wal z nim.
to wykopać. Nawet nie chcę wiedzieć, co to jest. Wow, co to? Kładka powinna być. Tu światło by mi się przydało, czego jest mi ten szał. Jest jeszcze zbędny. Dobra, ja tu ci rzucę strzały. A, super. Dobra, ja nie chcę już tego kopać, się złoży. Z nich mogą wypaść te. Mają nawet. O! Złote skrzynie wypadają z tych potworów. A tu jest złota skrzynia. I co, znowu będziemy stali jak te korki szukając tego klucza? O! Na węzeł. To co, czekamy tu na klucz? No, wątpię, żebyśmy się doczekali. Nie, tylko oni tu drapią, bo oni są ścinami. To chodzi właśnie. To jest bardzo dużo skrzyń. Też? Nie wiem. To jest takie dziwne miejsce, w którym jest zajebiście dużo skrzyń. Tylko, że nie ma czym ich otwierać, to jest moje utrudnienie. Dobra, oni mnie nie są w kolce. Już widzę te umierające zombiaki. Cokolwiek, jakieś bossy, cokolwiek na to wejdzie, to jest zajebiście. Marnowestrzał. A ja mam ich 1000. Czy tu gdzieś jest niebieska świeczka? Spróbuj nacisnąć na skrzynkę, może ma złoty klucz. Nie mam. Jeb, a nie mogę przecież. Strzelajmy no! A to takiego spawna. Za jakiś czas musimy się go bać. A ty jesteś haksem, możesz być przy ścianie, ja nie mogę. No bo załóżmy, tu może być jakaś super broń, no nie? Ale bez tego klucza nic nie zrobimy. Tu może idźmy dalej. Tu znajdziesz kolejne skrzynie. Możemy iść, chodź. Jest. Co to jest? Jak to się w ogóle pozbyć? Świeczkuj. Zabij go, to twoja działka. A ja to usunę, nie kolczę. A ta latająca kula to po ścianach nie jest po prostu jedna w całym bunda? Co? Chyba to. Właśnie, może to jest też jakiś bonus. Lera. Jest kilka. Kwiatek. Już nie mam świeczek. Spoko.
Ile masz pieniędzy? O kurwa, 7 golda masz. Nie, dobrze będzie, jeżeli się złożymy w jakikolwiek sposób. Magów nas strzela, tylko z przodu. Tak, tylko on jest dosyć wysoko. Teleportował, o, o. No, chcę sobie dłuższą. Nic nie, nie mogę bronić, że nic mówi, żebyś nie mógł się zbierał. Chodź. Tutaj jest Saigon jakiś, czekaj. Wow. To trzeba zabić. Mogę, ten, jak to cię dotknie, to masz czego używać. Ale zobacz, tam też jest ten, co też tego nic z tym nie zrobisz. No może to otworzysz. Bez złotego klucza nie tworzysz. A ja podskoczyłem. Mam złoty klucz. Ej. Nie. Au. No to otwórz. Teraz mam to, co przywołuje bossa, w razie czego. Stronę się chce potem wypije. Pomóż mi. Tego trzeba się pozbyć, tych kubów. Au. Przed nami stoi. Dobra, cofamy się, chodź. Ja nie mam jak teraz z tym wejść. No stary, nie wiem jak to coś z tym przejść. Nie wiem, może ci to coś? Nie? No jak dasz trochę dalej jeszcze. Nie da rady, ja zginę jak teraz się sam nie ogarnę. Jak tego blazing... Nie, ja się powiedzieć. Dobra. Dobra, rozumiem, że tu musi być... Jakiś haczyk na niego. Chodź na górę w takim razie. Muszę na górę, chodź na dół. Nie, bo mam skrzynkę do otwarcia, idę na górę. Super. Ja nie mam jak na górę. Poczekaj. Może nie zginę. Kurde! Głęboko trochę. Nie, to nie daje światła. Musiałeś przydać. Tak czy inaczej mam dwa potiony, dzięki którym mogę odnaleźć latające wyspy, bo pozwalają kontrolować grawitację. Słyszysz? No. Dobra. Są te super kule. Muramasa tu jest. Opłacało się, Muramasa świetnie. Tutaj dwa pokiony. Cholerne, kurwa, szkielety, gdzie ty jesteś? Tutaj. Jak wygląda Muramasa? Nie ma jakiegoś super damage'u, ale... Mogę zabrać... Chodźmy z tym. 19 sekund do potiona. Czekajmy może?
A, ja robię światło, ale... Co Muramasa w ogóle robi? No, byś jakieś... Au. Też ty nie umierać. Tego tylko kółka się nie da zaciupać. Trzeba jakoś by czymś złatwić. Może wodą. Wow! A ja żyję. Kolejna skrzynka na klucz. Nieważne, to jest skrzynka na klucz dalej, ej. No może. Tu będzie więcej zwiedzania. Dobra, to zakończmy tego partia już na tym. Bo tu będzie więcej zwiedzania. Po prostu w kolejnym parcie będziemy tylko tam na przykład chodzić, okej? No to... Złoto po prostu trzeba gromadzić. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.